Grupa kapitałowa Auxilia S.A., w skład której wchodzą Auxilia S.A. oraz kancelaria Lakesbridge, jest firmą z sektora odszkodowań. Pozycjonujemy się w sektorze usług premium, to znaczy dostarczamy usługi o wyższym poziomie kompleksowości dla klientów, o bardzo wysokim stopniu szkodowości spraw, zapewniamy im wsparcie finansowe oraz pokrywamy koszty związane z obsługą spraw. Spółka istnieje na rynku od 2003 roku. W trakcie 12 lat istnienia przeszła ścieżkę dynamicznego rozwoju. W ostatnim czasie spółka pozyskała wsparcie inwestorów prywatnych. Debiutujemy na giełdzie, ponieważ chcemy uzyskać dalsze możliwości w zakresie pozyskania finansowania, rozwija spółkę już jako podmiot giełdowy. Dotychczasowe wzrosty wyników finansowych w ostatnim czasie wskazują jednoznacznie na to, że w naszym odczuciu jest to słuszny kierunek rozwoju. Podjęliśmy decyzję o tym, żeby zadebiutować na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, ponieważ widzimy tutaj, poza przesłankami czysto finansowymi związanymi z dostępem do finansowania udziałowego oraz dłużnego, istotny argument w zakresie zwiększenia transparentności naszej firmy oraz wzrostu wiarygodności w oczach naszych klientów, dla których status spółki giełdowej w naszym przekonaniu będzie silnym argumentem za powzięciem współpracy z nami. Naszym celem jest przeniesienie akcji spółki na rynek główny. Chcielibyśmy pozyskiwać finansowanie z rynku kapitałowego. Widzimy bezpośrednią zależność pomiędzy dostępem do finansowania, wzrostem wartości przychodów oraz poprawą rentowności naszego biznesu. Także w perspektywie kilku lat naszym celem jest przeniesienie się na rynek regulowany. W najbliższej przyszłości chcielibyśmy się skoncentrować na rozwoju sieci sprzedaży. Mamy na myśli zarówno rozwój w sensie terytorialnym, jak i pozyskanie nowych kanałów dystrybucji naszych usług, które na dotychczasowym obszarze znajdują zainteresowanie w oczach klientów i jesteśmy przekonani, że rozwój terytorialny to jest naturalny kierunek rozwoju firmy.